osobą od bezbożności, której się oddawał. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, to dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenie, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla Bożej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich, za wyżej stojąc od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też drugich. To dążenie niech was ożywi. Ono też było w Chrystusie Jezusie. Oto słowo.